Cześć, witam Was, moi drodzy, w mojej kuchni. Tym razem zrobimy po raz drugi już na moim kanale, zaraz Wam wytłumaczę dlaczego, rosół. Rosół na święta i na niedzielę. Zdradzę w nim parę tajemnic, no może nie tajemnic, ale sekretów, jak ugotować bardzo dobry rosół. Oparte to jest wszystko na moim doświadczeniu. A dlaczego po raz drugi? Bo już raz zrobiłem rosół na moim kanale, to było kilka lat temu. Pozostawiał on troszkę do życzenia, niektórzy mieli uwagi co do niego, więc wziąwszy to wszystko, zebrałem to pod jeden wspaniały, dobry, domowy rosół. Na pewno będziecie zachwyceni, ci co już go widzieli, ten poprzedni, ale też ci, którzy jeszcze nie widzieli i chcieliby ugotować pyszny, świąteczny rosół. Zapraszam Was. Jeżeli już się wie jak, to nie ma nic prostszego niż ugotowanie pysznego, dobrego rosołu. Włoszczyzna, marchew. My lubimy słodkawy rosół, więc używamy sporo marchwi, ale jeżeli ktoś ma obiekcje i nie lubi tak słodkiego, niech weźmie 3 marchewki, nie 5. 2 pietruszki, 1/4 dużego selera, kawałek kapusty. To jest akurat kapusta nasza biała. Zobaczcie, wykroiłem z niej tą twardą część, żeby ten smak nie był zbyt ostry tej kapusty. A dobrze jest też użyć kapusty włoskiej, ale mamy porę listopadową, prawie zimę. Trudno jest o kapustę włoską, więc może być też delikatny liść kapusty białej. 2 cebulki, 1 obrana. Zobaczcie, co z nią zrobię. No i druga cała w upinach. Tak będziemy ją używać. Ziele angielskie. Używam ziele angielskie, ale nie liść laurowy jednocześnie. Niektórzy lubią smak liścia laurowego, natomiast dla nas jest on zbyt taki surowy w rosole, więc kilka ziaren ziela angielskiego oczywiście poleci. No pieprzu ziarnistego to wiadomo. No i tu to jest element mojego rosołu i Waszego na przyszłość na pewno też, który nie może zostać pominięty. To są prawdziwki. One muszą się znaleźć. Prowadzają doskonały, charakterystyczny smak. Wcale nie czuć grzybami rosołu, absolutnie. No i mięso. Oczywiście cudowny antrykot. Poproście w sklepie u rzeźnika. Nie kupujcie marketowego absolutnie. Poproście u rzeźnika dobry antrykot na rosół. To Wam wybierze. Piękny, przerośnięty. Trochę jest tutaj sięgien, trochę tłuszczu. No i cudowne, jasne mięso. I jeszcze jeden bardzo ważny składnik. Trzeba udać się na rynek i kupić domową rosołową kurę. To nie jest kurczak ze sklepu. Jeżeli chcecie zrobić dobry rosół, to nie może być to kurczak ze sklepu. Tu jest pół małej domowej kury. No i co jeszcze? Sól tylko do smaku i cukier. No i bardzo ważna rzecz jeszcze. Musicie użyć wielkiego garnka, jakiegoś 8-litrowego przynajmniej. To może być blaszany garnek, nie musi być z grubym dnem, ponieważ rosołu nie gotuje się mocno, tylko bardzo, bardzo powoli i długo. Ale garnek musi być wielki, a nie taki malutki, że tam wszystko nam kipi. Zobaczcie dlaczego. Ale do garnka zimnej wody, zobaczcie, nie za dużo. I pierwszą czynnością, jaką zrobimy, to jest wymoczenie mięsa. Przynajmniej na godzinę zostawcie mięso tak w zimnej wodzie, aby się wymoczyło. I już Wam mówię dlaczego. Ponieważ chcemy, żeby krew, która tam pozostała w mięsie, jakieś też zanieczyszczenia jeszcze, które są, odmoczyły się i ta krew właśnie też troszeczkę, żeby puściła do wody, rozmoczyła się, żebyśmy mieli później bardziej czyste mięso. Muszę dopowiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, moi drodzy. Taka zwykła włoszczyzna, jak kupujecie w markecie albo w warzywniaku, że tam jest kawałek pietruszki, selera, jakieś tam takie spięte gumką, to się nadaje na dobry świąteczny rosół. Musicie mieć osobno nasz pietruszki, dobrą garść, musicie mieć zielone części pora. No tutaj seler to oczywiście pietruszki, tak, marchew, ale te właśnie zielone rzeczy muszą być w naszym rosole, będą dużo lepiej smakowały. Ja zabieram się za obieranie już warzyw w tym czasie, kiedy się mięso moczy. No oczywiście ono troszkę dłużej się może pomoczyć. Możecie mięso sobie nastawić rano, jak wstaniecie, na przykład w niedzielę czy w święto. No i wtedy ono może postać 2 godziny, ale godzina w zupełności wystarcza. No nie będę przecież Wam teraz pokazywał, jak obieram marchewki i pietruszki, więc na chwilę się wyłączę, poczekam, aż mięso się odmoczy i będziemy kontynuować. Słuchajcie, minęło 45 minut, ja już tam obrałem warzywa, natomiast zobaczcie, wstawiłem tu dobre 5 litrów wody w drugim garnku. Jeżeli nie macie drugiego garnka, no to musicie wyjąć tam to mięso za paręnaście minut i dopiero w tym samym garnku to wstawić, ale tu będziemy za chwilę to mięso, które tam się moczy, parzyć, więc przygotowuję się już. Tutaj woda się zaczyna dogotowywać, a zobaczcie, jak wygląda nasza woda z mięsa, która, o widzicie, nawet widać, że pływają fragmenty różnego rodzaju kawałeczki takie umyte z mięsa i woda zrobiła się różowa od właśnie krwi, która troszeczkę się odmoczyła. Woda ostro wrze, więc sparzamy mięso. Ale pamiętajcie, żeby zacząć od wołowiny, koniecznie nie kurę najpierw,
tylko wołowinę prosto z wody, z moczenia przenosimy do wrzątku. I już wiecie, dlaczego tak dużo musi być tej wody, bo oczywiście natychmiast woda nam się wychładza po włożeniu chłodnego mięsa. Czym więcej wody, tym lepiej. Teraz możemy już kurę. Kura nie zawiera w sobie tak dużo krwi, takiej luźnej krwi, jak mięso wołowe, więc może pójść później. Pięknie się wymoczyło. Proszę. Teraz tak zostawiam to na 3 minuty, nie więcej, nie może się zagotować, parzymy tylko. Po sparzeniu wyjmuję mięso na duży durszlak i delikatnie hartuję, przelewam zimną wodą, żeby jeszcze opłukać z tych pozostałości sparzenia. Spójrzcie, wszystko naszykowane, warzywa umyte, wypłukane, obrane, oczywiście mięso sparzone, przyprawy, wszystko jest gotowe. To teraz już jest fraszka i graszka zrobić rosół. Zostawię sobie tylko ze 2 gałązki, może 3 pietruszki, żeby później na talerzu ładnie położyć z makaronem. No i co? Naszykowałem też garnek zalany do połowy wodą. To jest jakieś 4 litry wody na tą całą ilość. Na początek oczywiście wkładamy nasze mięso. Pamiętajcie, że woda jest zimna, nie gorąca. Zobaczcie, pięknie to będzie. Teraz warzywa twarde, czyli marchew i pietruszka. Tu na górę. I oczywiście seler, kawałek kapusty. Ale pora i natkę nie mogę tak zrobić. Dlaczego? Bo zwiążę je sobie, żeby później mieć super łatwość w wyjmowaniu ich na koniec, żeby się nie rozsypywały w rosole. Patrzcie, owijam szpagatem, takim naturalnym, najlepiej lnianym sznurkiem. Możecie wziąć oczywiście lnianą nitkę lub jakąś wełnianą, naturalną. I układam tutaj, tak żeby się zmieściło. Ona za chwilę, znaczy ten por, przepraszam, on za chwilę zmięknie i nam się tu pięknie ułoży. Wrzucam tą nieobraną cebulę w całości. Oczywiście grzyby. 3 dosłownie ziarna ziela angielskiego. Łyżeczkę pieprzu ziarnistego. Nawet my lubimy troszkę ostrzejszy rosół, 1,5 łyżeczki. Ale jeszcze nie solimy. Mogę podpalić teraz gaz. Już na średnim ogniu. Jeszcze pozostała tylko cebula, ale ją muszę opalić. Więc tak postawiłem ją sobie na ogniu, uwaga, żeby nam troszkę się zarumieniła. A zobaczcie, tutaj już gotujemy pod przykryciem, natomiast to przykrycie to jest takie chwilowe tylko. Chodzi o to, żeby rosół nam zawrzał. Ja za chwilę wszystko wytłumaczę. Mam nadzieję, że wysłuchacie mnie z całą determinacją i spokojnie ten kawałek o tym, jak się gotuje rosół już później. No a na razie jeszcze bawimy się z cebulą. Natomiast co nam zostało? Zobaczcie, sól i cukier. Nie soliliśmy jeszcze i nie było tam ani szczypty cukru. Sól będziemy solić za godzinę dopiero, wtedy też sypiemy cukier. To dlatego właśnie, że sól i cukier wsypane później wyklarują nam pięknie i zrobią jeszcze bardziej przezroczystym i szlachetnym nasz rosół. No a tu cebulka się już przypala. Za chwilę będę odwracał. Pamiętajcie, żeby odwrócić na drugą stronę. Spójrzcie na cebulę. No ja sobie nie wyobrażam, żeby nasz rosół był bez przypalanej cebuli. Może już skoczyć do garnka. Proszę bardzo, no może tutaj obok siostrzyczki, żeby była. I teraz tłumaczę Wam już, jak gotujemy. Jaka jest najważniejsza rzecz w rosole, w zrobieniu dobrego rosołu? Oczywiście wszystko, co było do tej pory, było ważne, ale tak naprawdę rosół szlachetnieje dopiero wtedy, kiedy gotujemy go bardzo powoli i bardzo długo. Co to znaczy bardzo długo? Przynajmniej 3 godziny, więc zacznijcie go gotować rano, w święto lub niedzielę. Będzie wtedy najlepszy. Więc co robimy teraz? Doprowadzamy do wrzenia, ale nie do takiego wrzenia, że tam nie może nam się tak stać, bo te pozostałości białka, które wytrąciliśmy już wcześniej poprzez sparzenie, jeszcze by nam go zmąciły mocno, więc nie doprowadzamy go do bulgotania, tylko takie plum, 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 żeby tam było widać. Ja Wam pokażę to wszystko, jak on się gotuje, ale musimy to pilnować, czyli siedzimy tutaj w tej chwili przy rosole i co jakiś czas, no co 2 minuty, powiedzmy co minutę, sprawdzamy, co się dzieje. Jak zaczyna już, bąbelki zaczynają wychodzić, zmniejszamy gaz i coraz bardziej zaczynają wychodzić, to tak przykręcamy, żeby troszeczkę pracował, troszeczkę pyrkał, tak bym to nazwał. A będziemy też gotować to przy odkrytej pokrywce, czyli położymy sobie łyżkę czy coś tam takiego i pokrywka nie może leżeć, bo nam będzie tam się dusił rosół. On musi być lekko uchylony i tak 3 godziny będzie pyrkał, pyrkał, a za godzinę wsypujemy sól i cukier.
Jeszcze jedna kwestia, wiem, że to długo brzmi, ale wysłuchajcie tego do końca. Jeszcze jedna kwestia, wrzuciłem tam przypalaną cebulę, bo daje super smak i kolor też, ale wrzuciłem też cebulę w całości, w łupinach. Na pewno wasze babcie, czy nawet wy do tej pory na Wielkanoc robicie farbowane jajka na taki brązowy, fajny kolor słomkowy. To właśnie cebula daje taki kolor i dlatego jedna jest w całości. Teraz czekamy i kontrolujemy to zawrzenie, zagotowanie rosołu, ale żeby nie buzowało, niedopuszczalne, zepsuje się rosół, uważajcie na to. Minęło około 10 minut gotowania, spójrzmy, o widzicie, trochę tutaj spieniło, to białko w postaci lekkich szumów się wytrąca, ale nie martwcie się, nie będziemy tego zdejmować, my już swoje zrobiliśmy na początku, parząc mięso, widzicie, dosyć mocno paruje i od czasu do czasu pojawiają się bąbelki. To jest znak, że właśnie w tej chwili trzeba bardzo dużą uwagę przywiązać do tego, żeby nie zaczęło nam mocno wrzeć, więc jeszcze przykryję. Pamiętajcie, że pod pokrywką, jak jest troszeczkę tutaj szpary mimo wszystko, to tam jednak ciśnienie pewne się wytwarza i troszeczkę szybciej się zaczyna gotować. Kontrolujcie to. Na razie jeszcze czekamy jakąś minutkę, dwie i zobaczymy znowu. Nie możemy przedobrzyć. W razie czego to od razu będziemy zmniejszać ten płomień gazu, żeby nam tylko pyrkało. Już słyszałem z daleka, że zaczyna się tutaj coś dziać. Zobaczcie, zaczyna już się naprawdę mocno gotować. Szybko muszę zmniejszyć gaz. Skręcam go na jakąś taką jedną, drugą. Spójrzcie, jeszcze bulgoszę troszkę, przykryję, jeszcze troszeczkę zmniejszę gaz. I to był ten najważniejszy moment. Mimo, że tam jeszcze szumy zostały na górze, nie zdejmujemy ich oczywiście, nie potrzeba tego robić. To wszystko nam się pięknie wyklaruje. Teraz musicie jeszcze za 5 minut dosłownie spojrzeć jeszcze raz, czy się tam nie gotuje. Nie odchodźcie daleko. No i później możecie go zostawić tak pod takim przykryciem, na takim pyrkającym stanie, tak żeby i gotował się, ale się nie gotował, nie wrzał mocno. Tak możecie go zostawić na godzinę i za godzinę zaczynamy przyprawiać. No i już, później tylko czekamy. No i zobaczmy, 5 minut minęło. O tak! Właśnie tak to ma wyglądać. Tak sobie tu bulga. Możemy jeszcze tylko zrobić jedną rzecz. Zatopić troszkę tutaj zieleninę. No, delikatnie. Nie wolno tam mącić. Zamykamy. Spotykamy się za godzinę. Moi drodzy, dobra, godzina już minęła. Nawet trochę więcej. Tutaj mogę wam pokazać, jak wygląda nasz rosół. On jest piękny, klarowny, już nabiera barwy, smaku, no przeznaczenia takiego, żeby można było już jeść, ale on jest jeszcze niesłony w ogóle, więc z powodzeniem na tą ilość produktów i wody możemy wsypać jakieś 3 łyżeczki soli na początek, nawet czubatę, to nie będzie wcale za dużo. Zobaczcie, że wsypuję ją, nie... Tu jeszcze zmyjemy. Nie mieszam, absolutnie nie wolno tu zamieszać rosołu, tego nie wolno robić. No i jeszcze do tego dorzucam dobrą łyżeczkę cukru. To wszystko spowoduje, że rosół się jeszcze bardziej wyklaruje, będzie bardzo smaczny. Na razie niech sobie pracuje dalej, zakrywamy go. Za jakieś pół godziny sprawdzę. Moi drodzy, minęło już 1,5 godziny gotowania. Piękniutko tutaj jest. Dałam zbliżenie. Zobaczcie, jak jest ładny, klarowny, spokojnie się gotuje. No najwyższy czas spróbować. Pamiętajcie, żeby próbować, jak jest troszeczkę ostudzony, nie może być taki wrzący. Po pierwsze, żeby się nie poparzyć, a po drugie, żeby złapać dobry smak. Oho, nabiera już kształtu, nabiera smaku, jest czuć już warzywami. Pięknie, mięsem też oczywiście, esencjonalnie się robi coraz bardziej, natomiast troszeczkę za mało słony, na łyżeczkę trzeba jeszcze dorzucić. Musicie na swój smak go spróbować. Teraz wam pokażę, ile już go było. Spójrzcie tutaj, na początku było tyle rosołu, a teraz jest już centymetr, nawet półtora mniej. Jeszcze pewnie tak centymetr ubędzie, będziemy gotować jeszcze przynajmniej, pamiętajcie, no godzinę co najmniej, tak 2,5 godziny to jest minimum, a 3 godziny, 4 to jest fantastycznie, nie dolewamy już nic, on esencjonalny się staje coraz bardziej, natomiast teraz już macie pojęcie, dlaczego taki duży garnek i dlaczego tyle było na początku wody. Niech sobie spokojnie tutaj pyrka. I szczęśliwie znaleźliśmy się na końcu naszego gotowania. Już minęło więcej niż 2,5 godziny. Oczywiście mógłby sobie jeszcze stać, mógłby jeszcze pyrkać, ale przecież trzeba w końcu zjeść ten niedzielny obiad.
Więc moi drodzy, co zrobimy? Trzeba wyjąć na początek zieleninę. I dlatego była związana, żeby teraz podebrać delikatnie. Pamiętajcie, że w naszym rosole robimy wszystko delikatnie. I na miskę wyjmuję. Mogę wyjąć też grzyby. I na tym pozostaniemy, ponieważ teraz właśnie musimy podać rosół. Mogę go nawet już wyłączyć. Ale na początek spójrzcie, jak klarowny jest nasz rosół świąteczny. Tak, jak ugotujecie według tego przepisu, będziecie się cieszyć przepysznym rosołkiem. Ślina mi leci, widać oka tłuszczu. No i ta przejrzystość jest nieprawdopodobna. Tu z tyłu staram się palec opodłożyć. Widzicie mój palec? Tak właśnie, ugotujcie w domu. Robimy talerz. Muszę koniecznie jeszcze raz o tym wam przypomnieć. Nie wyjmujcie warzyw, mięsa, niczego z rosołu przed podaniem go na talerz, bo właśnie ten krystaliczny, czysty bulion będzie nalewany do talerza, a później dopiero możecie sobie wyjąć mięso, żeby coś przegryźć, czy marchewkę. Marchewkę delikatnie na talerzyku umieszczę. I nareszcie nadeszła ta długo oczekiwana chwila, ale jakże przyjemnej natury. Zobaczcie. No kto ma taki rosół w domu? Na pewno wielu z was gotuje dobre rosołki, ale jeżeli ktoś nie wiedział, to wydaje się to być zupełnie prostą sprawą. I tak podajcie na stół. Wszyscy będą zachwyceni smakiem, no i też krystaliczną czystością tego rosołu. Rosół godny świąt, godny niedzieli. Prawdziwy polski król stołów niedzielnych. Tak trzeba go nazwać. Później możemy z tego bulionu, który nam zostanie po rosole, przygotować oczywiście wspaniałe danie. U mnie na kanale możecie też znaleźć mnóstwo dań opartych na bulionie. Gotujcie go, spróbujcie, wypróbujcie. Jest przepyszny, klarowny, doskonały. No tak jak ten przepis był robiony powolutku, spokojnie, tak ten rosół właśnie też oddał swój smak. Siobę gotuje. Tak ma być. Cześć.